Dzień dobry, witam Państwa 5 czerwca. Chciałem Państwu poinformować o kilku najważniejszych sprawach, jakie w tej chwili dzieją się w naszej gminie. Jeśli chodzi o epidemię, to mamy 14 osób na dzień dzisiejszy zakażonych, 45 objętych kwarantanną, a 25 osób już wyleczyło się z zakażenia wirusem. Wreszcie można w tych statystykach zobaczyć, że troszkę drgnęły one w dół i ten spadek jest tak już dość widoczny. Bardzo się z tego cieszymy, miejmy nadzieję, że ta fala, która przetaczała się przez naszą gminę, epidemii już się kończy i sytuacja będzie się jak najbardziej normalizować. Szanowni Państwo, od kilku dni czy nawet tygodni przewija się w tych komunikatach i informacjach medialnych sytuacja finansowa wszystkich samorządów w Polsce. Dotyczy to również gminy Gierałtowice. Takim najbardziej widocznym efektem tego, że potrzebne są oszczędności, to oszczędności wręcz drastyczne, będzie to, co się będzie działo z oświetleniem naszej gminy. W najbliższych dniach, czy też tygodniach, sukcesywnie będzie to oświetlenie wyłączane w godzinach nocnych. Od północy do godziny 4 to oświetlenie będzie po prostu wyłączone. Chodzi oczywiście o obniżenie kosztów funkcjonowania gminy Gierałtowice. Oszczędności musimy szukać w każdym aspekcie gminy, we wszystkim, czym gmina się zajmuje. Ubytek dochodów gminy to już są, proszę Państwa, miliony złotych w skali tylko i wyłącznie tego roku. To są miliony złotych, które my mieliśmy już zaplanowane, że wydamy na wynagrodzenia, na remonty dróg, na remonty budynków, na realizację podstawowych zasad celów działania gminy, których teraz realizować nie będziemy po prostu mogli, bo nie będzie na to pieniędzy. Szczegóły planu oszczędnościowego będę przekazywał Radzie Gminy już w przyszłym tygodniu. Tam już będzie wyraźnie pokazane, co, gdzie tniemy, jakie koszty musimy ograniczyć. Wszystko to dzieje się po to, proszę Państwa, żeby gmina utrzymała płynność finansową, żeby mogła spokojnie funkcjonować do końca roku oraz żeby mogła zaplanować budżet na rok kolejny. Taka sytuacja, jaka ma miejsce teraz w samorządach, jest bez precedensu w historii samorządów ostatnich 30 lat. Takiego spadku dochodów jeszcze po prostu nie było. To wyłączenie świateł wszystkim nam będzie niestety pokazywać, że sytuacja jest trudna, ale ja jestem przekonany, że sobie z nią poradzimy. Jestem przekonany, że taki kryzys, taki mocny kryzys może być szansą tego, żeby dokonać rozwoju, żeby pchnąć naszą gminę na nowe tory, żeby wykorzystać tą sytuację do tego, żeby w przyszłości lepiej nam się funkcjonowało. Teraz będzie trudno, teraz będziemy musieli te koszty racjonalizować, niż rzadko przycinać, ale jestem przekonany, że da to efekt i to bardzo pozytywny w przyszłości. Na nadchodzący weekend życzę Państwu spokoju, zdrowia i mimo wszystko dużo optymizmu. Bardzo dziękuję.